Ziezio Żelisław Smorski, daleki kuzyn Jędrka, lat 45, chudy, niepomiernie wysoki, przypominający staty fotoaparatu, blondyn, często nakładający i zdejmujący binokle, płowy wąs, trochę opadający, ubrany bez zarzutu, doszczętnie zanarkotyzowany bardzo rzadkimi drogami południowoamerykańskimi. Mówił o sobie, jestem drogista, proszę pana. Jędruś? Ach, nie, to jest snop, narkoman. Dla niego muzyka jest wszystkim, jeśli już nic innego być nie może. Z powodu długości palców nie mógł sam grać wszystkich swoich fortepianowych kompozycji, nad czym cierpiał bardzo. Należał kiedyś do najzdolniejszych uczniów Karola Szymanowskiego, ale teraz muzyka jego potworniała aż do nieznanych dotąd nikomu rozmiarów. Szenberg. Neopseudokontrapunkciści razem z klasycznymi defetystami i ultrabusonistami i brum-brum-brumistami i piórną sensem szkoły techników akcydentalistów z niżnego prześmierdłówka w Beskidach, izolującymi się sztucznie od kultury, niczym byli wobec jego szatańskich konstrukcji. Zachowywał konstrukcje nawet w najdzikszym muzycznym rozpasaniu, jak Ludwik XV etykietę wśród najszaleńszych orgii. Ziezio tonął w sławie, ale jej nie używał, bo nie mógł Podobnie jak do niedawna nie używał tytułu Łochojski, choć mógł to czynić z łatwością O ile Atanazy zazdrościł trochę Łochojskiemu maski hrabiego, mocą której był on czymś, choćby w almanachu gotajskim O tyle Jędruś zazdrościł, również trochę, sławy Zieziowi, I skrycie cierpiał nad tym właśnie, że jest tylko turystą wśród ruin Obu im zazdrościł Sajetan Tempe, że mogli być właśnie tymi nieokreślonymi stworami, podczas kiedy on musiał, koniecznie musiał, być społecznym działaczem. A wszystkim trzem razem zazdrościł chwazdrygiel, marząc w głębi duszy o wyrwaniu się z naukowej pracy w życie społeczne lub sztukę. Ale wszystko przechodziła zazdrość księdza Hieronima, tak wielka, że aż nieuświadomiona i do niepoznania przetransformowana w żarliwość nawracania i naznaczania nieznośnych pokut. Tak więc nikt nie jest zadowolony ze swego losu. Ale czyż nie jest to też ajne transcendentale gazetz przez którą w ogóle coś dzieje się we wszechświecie? Gdyby wszystko było tym tylko, czym jest i gdyby każdy element istnienia nie rwał się gdzie indziej, czyż nie byłoby to równoznaczne z absolutną nicością? Dlatego to całość istnienia w poglądzie witalistycznym trzeba przyjąć nie jako zbiorowisko istnień, a ich organizację, coś w rodzaju rośliny. Przyjęcie bowiem jednego, jedynego istnienia implikuje też nicość. Tak myślał czasem Atanazy, ale na razie mniejsza o to. Ważne było to, że ziezios morski, mimo że jeszcze się do tego nie przyznawał, zazdrościł każdemu, kto nie był artystą i nie musiał zwariować. Hela wyglądała wspaniale. Jej twarz dziwnego ptaka, przeduchowiona askezą i pokutami, które zwalał na nią rozżarty aż do okrucieństwa ksiądz wyprztyk. Była jakby wielkim ogniskiem sił tajemniczych o straszliwych napięciach, miejscem przecięcia niewiarygodnych sprzeczności natężonych aż do pęknięcia. Jak kulisty piorun unosiła się twarz ta, jakby bez ciała, grożąc potworną eksplozją za najlżejszym muśnięciem. Niezdobytość. I pycha pokuty wiały od heli na odległość kilku metrów, stwarzając nieprzekraczalny dystans dla najwścieklejszych co do sił i jakości potęg męskich. Nawet łochojski, który jako antysemita i homoseksualista nie cierpiał heli, wcielenia kobiecości w żydowskim wydaniu, wstrząśnięty był do głębi jej pięknością. Czuł też instynktem zakochanego, jak straszne ma siły do zwalczenia. Widział tanazego za nieprzebytymi zwałami kobiecości, niedostępnego, dalekiego. Delikatna, płowa uroda Zosi zmarniała przy tym zjawisku jak świeczka przy łukowej lampie. Przeznaczenie zazębiało się coraz straszliwiej na tle banalnych rozmówek. Prepudrech na próżno usiłował utrzymać maskę szczęśliwego narzeczonego. Od Heli szedł złowrogi, trujący czar, wywołując rozpacz, poczucie czegoś utraconego na zawsze i cennego niezmiernie, zachwyt graniczący z bólem, wściekłość przechodzącą w rządze samounicestwienia, metafizyczny żal za beznadziejnie uciekającym życiem. Atanazy, wpatrując się w przewrotne zjawisko przezroczystej maski świętości na bezwstydnej, nagiej jakby pod spodem twarzy Heli, starał się odgadnąć swoją przyszłość. Jest w niej coś nie do zgnębienia i ja muszę to zgnębić. Może to śmierć, która zawsze jest koło niej? A może po prostu jest to mój typ kobiety, ten jedyny okaz na całym świecie, wypadek, który się zdarza raz na tysiące lat? Jakimże strasznym świństwem jest to wszystko. Odległy obłok dialektyki, piękny, skłębiony kumulus, unoszący się daleko gdzieś nad innymi krajami, oświetlony zachodzącym słońcem małego, podręcznego rozumku, krył się za horyzont mroczniejących szczytów i mrocznych już wąwozów życia. Życia. O, jakże nienawidził Atanazy tego słowa i tego, co się za nim kryło. Nienawidził tej specyficznie miejskiej, w małym stylu wiedzy o życiu i tego znaczenia owego słówka, w jakim używają go jakieś nieszczęsne, połamane pseudomężatki i zwykłe prostytutki, jacyś upadli literaci opisujący trzeciorzędnych ludzi. A którego rzędu człowiekiem jestem ja? Spytał w nim dobrze mu znany głos, Daimonion, również może trzeciej klasy, jak i on sam. Jestem symbolem przełomu, małym semaforkiem ginącej klasy niepotrzebnych ludzi, ludzi gratów. Ja znam życie. Oto jest życie. Takim jest życie. Słyszał jakiś zachrypły, brutalny, bezpłciowy głos za nędznym, chwiejnym przepierzeniem. Smak szminki, zapach rynsztoku i drogich perfum, pierwszorzędnej restauracji, praczki, kapusty, drogiej skóry, juchtowych butów potu, we wszystkich odcieniach i nędzy, to było to życie. Nędzy bał się Atanazy panicznie. Jednak problem ten w sferach świadomości nie wpływał zupełnie na kwestię jego małżeństwa. Ale czy nie było to podświadomym przygotowaniem życiowej rezerwy, któż zaręczy? O, jakże tęsknił do czystej dialektyki unoszącej się ponad życiem. Na tle tych rozmyślań posłyszał rozmowę tych dwóch pań, ale jakby nie tu, tylko w czytanej kiedyś o sobie powieści. Miał sekundę przeczucia bliskiej swojej śmierci. Z tym były związane one obie jak wtedy po pojedynku. Nagły wstręt do obu kobiet opanował go z niezwykłą siłą i trwał długo, jakie dziesięć minut. Z minki Zosi wywnioskował, że domyśla się ona wszystkiego. Mylił się zupełnie. Zosia była tylko nieśmielona, notoryczną inteligencją Heli i robiła co mogła, aby nie wydać się głupszą niż była. Hela zbyt jawnie i nienaturalnie objawiała Atanazemu pogardę. Aha, będzie walka o mnie. I to o kogo? O taki zgniły odpadek burżuazyjnej kultury bez przyszłości. Miał rację Jędrek, że tylko o pewne rzeczy tu chodzi. Co za intuicja wstrętna! Ja jestem bądź co bądź byk pierwszej klasy i one to wiedzą. Tak się cieszę, że nareszcie panią poznałam, mówiła hela. Z narzeczonym pani jesteśmy już od roku w wielkiej przyjaźni. Z widzenia znamy się od dawna. Robił do mnie zawsze oko, póki mnie nie poznał. Teraz koniec. Zosia, on mnie nie zauważał przez kilka lat. Nie wiem, co mu się stało teraz. Boję się, pani, jest pani zbyt piękna. Hela. Jestem Żydówką, proszę pani. Oni mnie nienawidzą za to i boją się tego, nie wyłączając mego narzeczonego. To takie zabawne. Prepudrech, nie bądź smutny, rzekła ostro, tnąc go jakby brzytwą po storturowanej chłopięcej twarzyczce. Tak, jęknął Azalin, wstając nie wiadomo czemu. Hela, sieć! Usiadł przyszłość puchła przed nim jak jeden okropny, narywający, bolesny do obłędów wrzód. operacja bez chloroformu zaczęła się i miała trwać tak do końca narzeczeństwa a potem na samą myśl ogarniał go strach bezprzytomny czy zdoła opanować tę furię, jak ją nazywano? nie miał nadziei wyplątania się z tej kobiety, a nawet nie chciałby tego za nic na świecie w głębi duszy dumny był ze swego upadku Nareszcie działo się coś. Nadaremnie szukał ratunku. Pozostawała jedynie muzyka. Książę improwizował czasem dzikie rzeczy, ale nie śmiał jeszcze zaprodukować się z tym przed żadnym znawcą. O, gdybym był artystą, powtarzał za Atanazem, gdybym mógł w to uwierzyć. Ale jak zdobyć tę wiarę, że to, co czynił, było naprawdę sztuką, a tylko to mogło dać rzeczywistą siłę? Bał się rozczarowania i ukrywał się z tym problemem nawet przed najbliższymi. Obydwaj z Łochojskim byli na pochyłości, stąd ich przyjaźń. Na nieszczęście Azalin nie podobał się hrabiemu. Hela do Zosi. Ci mężczyźni to głupia banda. Za nic nie należy upaść tak nisko, aby ich na serio traktować. Trzymać to w klatkach, nawet złotych, owszem, i wypuszczać na nas w chwilach potrzeby, a potem otrząsnąć się i precz. Dla rozmów najistotniejszych mamy kapłanów, dowolnych kultów. Ta wymierająca rasa przypadkowych, niedziedzicznych, rozbabrywaczy tajemnic jest jedyną godną rozmowy partią. Wszyscy żygali wprost wewnętrznie od niesmaku. Tylko piękność Heli nadawała tej ohydzie, znaczenie pozytywne, ale już w sferze perwersji. Niech pani powie sama, żeby takie dwa, już nie powiem co. Łochojski zarżał złym śmiechem, jak ci nasi narzeczeni, żeby o takie głupstwo jak potrącenie na ulicy strzelać się. Ja mam formalny wstręt do Azia, że mu się tak udało. Tak chciałam go pielęgnować długo, długo. Nawet mógłby umrzeć ostatecznie. O, jakże zazdrościłam pani. Nie obiektu, tylko samej funkcji. Zosia zmniejszała się ostatecznie, a ta Tanazego drażniła ta rozmowa niepomiernie. Mało ze skóry nie wyskoczył, ale na dnie było w tym coś płciowego. Płciowy gniew grożący lyngamem jako narzędziem bicia. Tak, one to lubią wywoływać tę właśnie złość. Ohyda na każdym kroku. Jak zechce, to cię będę miał kiedykolwiek bądź. W miłości jest to samo, tylko powierzchownie zamaskowane. Jędrek ma rację. Przyjaźń jest czymś nieskończenie wyższym, tylko nie taka, jak on sobie wyobraża ale nie miał już w stosunku do Heli tej pewności co dawniej i to podniecało go coraz więcej. Niedawna harmonia bez władu rozwiała się ostatecznie. Życie leżało przed nim jak niedopatroszone przez niedźwiedzia ścierwo, jak otwarta, ropiejąca rana, jak bezczelnie rozwalone połacie jakiegoś monstrualnego, płciowego organu. Niezałatwione, uprzykrzone, rozbabrane, nieporządne – wymykające się wszelkim kategoriom, już nie jako metafizyczna dziwność, ale jako takie, to zwykłe, odtąd dotąd, w którym wszystko jest takim, jakim jest. I restauracja, wódeczka, zakąska i piwko, i papierosik, posadka, dziewczynka, miłostka i przyjaciel, podwieczorek i babcia i narzeczona, i jakieś pokoiki, dywaniki, i cała ta przyjemność, ta ludzka, obrzydliwa, odtajemniczona, sprowadzona do zmian chemicznych w gastrulach, czy blastulach, czy jakichś innych drobniutkich świństwach składających ciało, o których tak lubił mówić chwazdrygiel. Posłyszał nieśmiałą odpowiedź Zosi i znowu poczuł, że ją kocha. Ale wszystko było dalej oblepione półpłynnym paskudstwem. Był łez silny. Zosia, a ja pani właśnie wszystkiego zazdroszczę, nawet tego, że pani jest Żydówką. Pani jednej. Pani ma prawo do wszystkiego. Ale najwięcej zazdroszczę pani, tej programowej ordynarności, którą pani tak dobrze umie zrobić. Hela spojrzała na nią z zainteresowaniem. Ja bym chciała być taką. Hela. A gdybym zakochała się w panu Atanazem do tego stopnia, że zechciałabym go pani odebrać? Bury cień przemknął przez jasną twarzyczkę Zosi, była prawie brunetką w tej chwili. Panią jedną mogłabym zabić za to, rzekła prawie z wybuchem i zaczerwieniła się po samo czułko. Tak pomyślała o sobie w tej chwili. Ale pani tylko żartuje. Ja chcę być pani przyjaciółką. O tak. Wzięła ją za rękę i przytuliły się do siebie, nie obejmując się. Atanazy wił się ze wstrętu na łóżku. Zosia mówiła wszystko, jak we śnie, wbrew sobie, z obrzydzeniem, a jednak musiała. Coś nieprzeparcie ciągnęło ją ku tej kobiecie. Nie pannie, to wiedziała na pewno. Jak ptaszka ciągnie do węża, pomyślała banalnie. Zabić, zabić, wyszeptała Hela, patrząc szeroko rozwartymi oczami w nieskończoność. Czy wiesz, co to znaczy zabić moje dziecko? Choćby siebie? Zosia, mimo całej swojej medycyny, uczuła się słabą, biedną, przytuliła się jeszcze bardziej do tamtej, oddała się jej zupełnie, jak mężczyźnie, przemknęło jej w myśli. Ale przecie w tym nie ma nic lesbijskiego zmiana która zaczęła się już podczas rozmowy z łochojskim postępowała teraz z szaloną szybkością odkrywając dalekie widnokręgi nowe płaty nieznanych krajów wszystko to jakby na globusie zarysowywało się na mózgu widziała swój mózg w różnokolorowych lawunkach jak w anatomicznym atlasie a wszystko było takie straszne takie straszne pierwszy raz odczuła zamaskowaną codziennością potworność istnienia i tę samotność absolutną, nie z tego świata, o której tyle razy mówił jej Atanazy. Coraz silniej tuliła się do Heli, aż objęła ją nagle za szyję i pocałowała ją w same usta, z boku trochę i od dołu. W tej samej chwili oczy tamtej spotkały się ponad tym pocałunkiem, jakby w innej czystej sferze, z oczami Atanazego, który nagle, psychicznie oczywiście, co? Nic. Każdej z tych trojga osób zdawało się, że dwoje drugich czuje dokładnie to, o co się ich podejrzewa. Atanazy szczególnie miał zawsze podświadome założenie, że wszyscy ludzie są w gruncie rzeczy tacy sami i trochę podobni do niego. Nikt nigdy pewnie nie był tak daleko od siebie, jak tych troje skazańców. Poprzez mękę sprzeczności, Atanazy czuł dziką pełnię życia. Nabrzmiały owoc przyszłości zdawał się pękać lubieżnie, tryskając świeżym płynem na zmięte, suche resztki pamiątek zdarzeń przeszłych. Ropiejąca rana zmieniła się w smaczny kąsek. Mógł go ugryźć, kiedy chciał, ale drażnił się sam ze sobą, potęgując pożądanie. Przyszłość spiętrzyła się przed nim w mroczną fortece pełną tajemniczych wież, załomów, bastionów i fos. Musiał zdobyć ją jak nieznaną kobietę, o której nie wiedział nic. Cała rozmowa poprzednia nabrała dziwnego sensu, nawet w najbardziej beznadziejnych wynikach. Czuł się w mocy swego przeznaczenia. Jego marny los byłego adwokackiego aplikanta i pseudointeligenta wyolbrzymił mu się do rozmiarów metafizycznego symbolu, w złowieszczej błyskawicy objawienia przyszłości, z którą już był zrośnięty w nierozszarpalną bryłę. Grząskie bagno flaków stężało w twardy zwał. Będę je miał obie. To jest symbol najwyższego życia dla mnie. Wszystko wyznaczy się wtedy samo, stanie się jedynym, poza przypadkiem miejsca i czasu. Ale chwila wyczerpywała się sama sobą, a wielkość nie nadchodziła. Wlekło się coś już martwego, aż wreszcie pękło prysło przed ostatecznym sflaczeniem. Tylko tyle? Został jak w nudnym polu wóz ze złamanym kołem. Wokół zapadał posępny mrok zaświatowej, niezwyciężalnej nudy całego istnienia. Ciągłe wahanie się między najwznioślejszą metafizyczną dziwnością istnienia i najmarniejszą życiową podłostką. Gdyby to przynajmniej były zbrodnie!